Ta wycieczka kosztowała nas $15 za osobę. So cute! Jeszcze bez okularów ani róż. Nie wiedzieli, co to jest w ogóle Zanzibar? Dzisiaj mamy takie śniadanko. Na początku oczywiście mieliśmy owoce, a teraz takie tosty dostaliśmy z awokado, z syropem klonowym, z masłem orzechowym, czyli będziemy na maksa słodkie i z bananem. Dobra, moi drodzy, jesteśmy tutaj wyżej trochę wyspy. Kierujemy się ku północy i zobaczcie, zupełnie inaczej sprawa tutaj wygląda z algami. Nie tylko z algami, ze śmieciami też. Zobacz, jak tu jest płytko, tam dopiero się robi głęboko. No jeszcze tam hen-hen. Widzicie ten jasny kolor wody? Tam jest cały czas płytko, a on jest ho, 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 albo i dalej. Także tak to tutaj wygląda. Cały czas fajnie, dużo mniej ludzi, nie? Tak. I zobaczcie, że dzisiaj znowu mamy pogodę. Tam przed chwilą było słońce, tutaj gdzieś tutaj było, a tutaj czekają czarne chmury, ale przewieje, mam nadzieję, że przewieje. Hotele bardziej w budowie, zobaczcie, jak to wygląda, więcej tam się buduje. Co? A już kapcie tutaj na tym, bo tu muszle są i żeby sobie nie przecięła nogi i problemu, żeby nie było. To nakładam. Butle, ryby i wszystko inne, więc... Tak. Bardziej taka wioska rybacka. Tutaj tędy szliśmy i tu budowali te łodzie. Tą łódź, no jest dalej. Widzisz, budują. A tam są żółwie. No. W ogóle dzisiaj poznaliśmy fajnych państwa u nas w hotelu, są z Australii. Oczywiście Radosław gdzieś ich wyłapał, ale bardzo fajnie. I podróżują już. Podróżują od maja, byli wszędzie. Byli na Bali, teraz są w Zanzibarze. Tutaj przyjechali tylko na 4 dni. Później jadą do Stone Town, później Oman. Później jeszcze gdzieś tam, nie wiem, mówili. I powiedzieli, że ogólnie Australia, jak mówią ludziom w Australii, gdzie są, to Australijczycy są bardzo zdziwieni, bo nie znają, nie znają Tanzanii, no. Nie wiedzieli, co to jest w ogóle Zanzibar, gdzie to jest, gdzie jest Tanzania, a dowiedzieli się, moi drodzy, zgadnijcie od kogo? Od Europejczyków. Gdzieś tam poznali kogoś właśnie z Europy i polecili im Tanzanię, także przybyli. Ale zobaczcie, jaka przygoda, już pół roku są w podróży. Wow. No ale tutaj będą w Tanzanii tylko 5 dni. No tak, no ale ile odwiedzili wszystkiego? Kuski znowu są. Nie wiem, czy kojarzycie, w zeszłym roku właśnie, Jezu, jakie piękne są maleńkie, widzisz tamtą? Ciekawe. Si jumbo. Zuri. Dana. Dana. Ewid, Godolphin, Casio. Patrz. Prześliczne są. Patrz, jak się drapie. Ty masz pchły. A jeszcze mokry. Ale to od oceanu woda, nie pot. No to akurat... Ja się nie pocę tutaj prawie wcale. To... 38 stopni, w ogóle się nie pocę. Jakie 38? No tak, czuć. Czuć dom. Zobaczcie, pranie wisi. Tak wygląda typowa wioska afrykańska. No nie. Domy to, są, zobaczcie, tutaj jest budowa w toku. Pewnie jakiś hotel będzie. Nawet numer jest 136. Światło mają, wodę mają, to jest bardzo dobrze. To już dobrze. Jest luksus. Tutaj nic więcej do szczęścia nie potrzeba. No, a nam trzeba samochodów, tak. A nam trzeba iPhone'ów, wszystkiego. Biletów lotniczych wczoraj ogólnie. Gadaliśmy z Masajami i Masajowie oglądali nas na YouTubie. widzieli nasze filmy na YouTubie, także śmiesznie. Śmiesznie na maksa. Aha, no i bardzo się zdziwili, że Michael Jackson nie żyje. Bo nie wiem, jak to tutaj wygląda. Przypuszczam, że jeżeli mają jakąś datę, to wolą sobie obejrzeć film na przykład z Denzelem Washingtonem. A jak powiedzieliśmy... Wielki fan był Denzela. Wielki fan. A jak powiedzieliśmy, jest jak ja wyglądam. A jak powiedzieliśmy, że Michael Jackson już nie żyje, to by było, co? Nie żyje? A ile już lat nie żyje? Był bardzo zdziwiony. Przyszliśmy sobie znowu tutaj do żółwi. Nie wiem, czy jeszcze będziemy pływać, zobaczymy. Ale tutaj też takie mają mini zoo. Ja jestem przeciwna, Radosław chce iść zobaczyć małpki. Także zobaczymy jeszcze. I fajnie, bo gościu nie ma reszty, żeby wydać, bo ma $50, a za dwa piwa płacimy tutaj 5. I powiedział, dobra, to spokojnie, idźcie sobie do akwarium, jak tym zapłacicie za wstęp, to będziecie wracać i przyniesiecie i zapłacicie. Ale taniej jak wszędzie, nie? $5 za dwa piwa? Bo wszędzie nie płacimy wiem, 3. Wszędzie. Dolary. Mówisz, jakbyśmy cały czas piwo i wszędzie pili. Oj, no codziennie pijemy piwo już drugi dzień. No tak. Ale to na razie 3 miejsca mieliśmy. Czy już trzeci dzień jesteśmy? No trzeci dzień, no. Dwie noce. No, ale właśnie zobaczcie, to właśnie zaufanie ludzi, dlatego to tutaj uwielbiam. Oni tak naprawdę nie mają nic, a oni tobie ufają, że weźmiecie to piwo i przyniesiecie i zapłacicie. Ale byliśmy w restauracji wczoraj, w dzień. I zjedliśmy obiad i ja mówię do nich, że nie mam pieniędzy. A mówi, that's okay, przyniesiesz jutro.
czujecie, przyniesiesz jutro pieniądze. Dobra, moi drodzy, idziemy do zoo, bo tutaj jak widzieliście, były żółwie, no i teraz też idziemy do tego tutaj maleńkiego zoo. Zobaczymy. Idziemy karmić małpki. Robisz? Wow, is he okay as well? He's okay. Like he's coming back in. Ah. Oh. It's funny. Coming. Yes. You're recording yourself? Yeah, look. Try to one of them. Chodź. Up. Chodź tu. Wow, weź na siebie. Chodź tutaj. Chodź tu! Ale fajne te mokki. It's okay! Oh, so cute! Yeah. Chodź tutaj, lazy! Lazy doesn't wanna come up. Wyżej podnieś. It will come. Just zostaw. This one. You come here. Can I? Oh, you taking. Can I have for a second, please? One second, I do it. Yes, it's trying to come in. Just try to move this side. Come here, come. Yes, yes, yes. Keep them separate, yes. So nice. Very beautiful, yeah? So cute. Is that the ones you also take to the beach sometimes? Yes. You don't touch them. I'm not touching them. Yeah, he's holding on my fingers. I know you can't, but I just wanna... No. I know. Look, Jola. Jak ci się podoba? Look at this, Bebe, look at this face, weź zrób face. Hold it tight, yeah? So he doesn't take it. Yeah. He's kissing camera. They heavy, no? Yes. We feed them every day the fruit. Oh. But they're so gentle, you don't even feel when they touch. Yeah. They're not heavy. You know, they chase, they try to choose what they want. Oh, do they? Yes. So they're picky. Yes, they're picky. Beautiful. You don't have any more food, but that's why he's staying here. That's okay. Oh, that's very beast. Okay, go. Okay, still eating. You want to leave? No, I don't. I want to take him home. Ah. Is it a boy or girl? It's boy. Do they have names now? Ow! No, it's okay. They just... Yeah, because I was like this. Yes. No, nothing here. You know this one, the big one, because this is a special one. Yeah. He has a name. What's his name? The king. Cytops. How? Cytops. What does it mean? Just the name. Just the name. The king, the big one. Oh, the king. How is the king Swahili? The king Swahili, Mfalme. Mfalme, you know? Mfalme. Się patrzy w kamerę, bo ten... What? Bo tu masz ten... Widzi siebie w kamerze, wiesz? Be careful your camera. Yeah, it's tight. Coming to look. What is... Beautiful. What is this one? I wonder if it's real. You can see himself here, yes, that's why. Yes. They're beautiful. Posing. Celebruję sobie z tego. Oh, another one is coming. Ogólnie, moi drodzy, nie do końca polecamy wizytę w tym całym zoo. Jeśli chodzi o żółwie, to owszem, jak widzicie tutaj, Radosław już zaraz zejdzie do żółwi, wykąpać się z nimi, popluskać się z nimi w wodzie. Ja tym razem nie schodziłam, ale taka maleńka uwaga, tutaj taka maleńka rada, nie zachowujcie się zbyt agresywnie przy tych żółwiach, nie odpychajcie ich, nie wykonujcie jakichś tam bardzo szybkich, gwałtownych ruchów, bo mogą one was tak leciutko dziabnąć. Zdarzyło się to. A one dosyć często też szturchają, także uważajcie tutaj ze swoimi ruchami. Samo doświadczenie bardzo, bardzo pozytywne, także to możemy polecić, tylko po prostu uważajcie tam na siebie. No i zostawię was tutaj w samotności z żółwiami, popatrzcie jak sobie pływają. So close.
No to moi drodzy, jak widzieliście, właśnie byliśmy tutaj w sanktuarium żółwi i różnych innych zwierzątek, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Niektórzy tutaj potrafią skasować za taką wycieczkę półdniową, chociaż nie wiem, co by tu robić pół dnia, 50-60 dolarów. Ta wycieczka kosztowała nas 15 dolarów za osobę, czyli 30 za dwie. 10 dolarów za żółwie, 5 dolarów za zoo. Czyli zależy, co chcecie zobaczyć. Jeśli nie chcecie zobaczyć zoo, no to nie trzeba. Małpki są urocze, kochane. Już zaczyna mieć... Nie będę mówiła o wyrzutach sumienia. Ale... Zadbane. Teren też mają spory. No teren mają spory, no ale dobra, no mniejsza z tym, dla każdego to wiecie. Tak, czy warto? Myślę, że warto. Dla żółwi warto. Ja tak. Tym razem nie weszłam do wody, nie wiem czemu, jakoś... Nie wiem czemu. Z żółwiami nie pływałam. Ostatnio pływałam, było to super doświadczenie, a tym razem jakoś mi się po prostu nie chciało. I tyle. No ale jeszcze możemy tu wrócić. Tak, jeszcze możemy tu wrócić. To jest... Przespacerowaliśmy tutaj ile? Godzinkę? Czy coś w tym stylu? Nawet nie chyba. Przyjść? Nie opłaca się brać taksówek. Wszędzie jest walking distance. Wszędzie można dojść na pieszo. Za darmo. Mm. Czyli na budżecie. 2 Kilimandżaro tutaj, przy żółwiach, kosztują 5 dolarów. I to jest ulubione moje piwo. Kili. Dobra, sprawdziłam. Od nas z hotelu Nungi Beach to jest 4 km. Przeszliśmy równe 4 km. Znaczy nawet nie, koło 5, bo oczywiście później włączyłam tracker. Także koło 5 km. Piechotką, bardzo fajny spacer, bardzo przyjemnie. Plaża, nie? Super. Widzieliście, też wam pokazywałam, że ta plaża jest dużo, dużo inna niż w Nungi, bo jest dużo glonów i takich innych. Także zdecydowanie, to jest cały czas Nungi. Ale ta bliżej centrum, że tak powiem, no jest dużo ładniejsza, moim zdaniem. Chyba, że ktoś lubi taką dzicz i glony, no to jak najbardziej. Też może się tam zatrzymać, bo widziałam, mają bardzo, bardzo fajne hotele tam. Przynajmniej tak wyglądały, nie? Z plaży. No także tak, dobra, muszę się jakoś ogarnąć, bo wyglądam jak kupa z rosołu. Taka mała różnica. Pamiętacie, 2 godziny temu szliśmy, plaża była tutaj? Woda. Zobaczcie, jak teraz jest bardzo daleko i dlatego my właśnie zawsze zostajemy, znaczy zawsze, Boże, szukaliśmy hotelu w Kenwa albo w Nungi, bo jeśli chodzi o Jambiani i o inne najróżniejsze plaże z drugiej strony i tak jak widzicie bliżej północy, no to tak to wygląda niestety, znaczy niestety, niektórzy tak lubią, ale zobaczcie, tamci ludzie, co tam stoją, nie wiem, czy widzicie tutaj, mam nadzieję, że widzicie tych ludzi. Oni są od nas ile? Pół kilometra? 300 metrów? No, dobra, 300 metrów. I oni mają wodę do łydki cały czas, do połowy łydki. Czy tutaj nie popływają? Popływają. I mało tego, ten zapach, jeśli chodzi o algi i ryby, jest bardzo nieprzyjemny. To jest fish market obok. No też, no, bardzo nieprzyjemnie. Jest pięknie dalej, ale pływać się tu nie da. A my lubimy pływać. No dacie, jak tam pójdziesz. Żeby iść popływać, zobacz, tam gdzie jest ciemniejsze, tam dopiero się robi głębiej. Tu wszystko jest płytko. Także takie, a zobaczcie w ogóle na pogodę, jak tam się wyklarowała. Tam beach, gdzie my jesteśmy, jest cały czas głęboko. Tak. Ale dalej idziemy ku północy. My w ogóle już przeszliśmy, jesteśmy daleko, daleko za tym takim głównym cyplem. Także idziemy. Małe mu zdjęcie. Mały zawsze w naszych sercach. Mały. Mały blisko 30, ale w naszych sercach. Także tak. Także jeżeli szukacie fajnego miejsca na Zanzibarze, szukajcie, gdzie jest zawsze głęboko. Czyli gdzie ocean nie ucieka kilometr od plaży, bo nie popływacie. A my lubimy pływać. Ogólnie to jest napisane, że to jest Mnarani Beach. Nie wiem, musimy sprawdzić dokładnie na mapie, co to jest, ale śmierdzi nieludzko. No. Idę tutaj tylko i wyłącznie dlatego, bo Radosław... Bo dzisiaj chodzimy. Tak, dzisiaj chodzimy. Codziennie chodzimy, bo Radosław w ogóle chce zobaczyć, co jest dalej, ale śmierdzi tak strasznie. To idziemy do tego pomostu, zobaczymy, co dalej jest i wracamy. Jeśli ktoś ma tak samo wrażliwy węch jak ja, nie przychodźcie tu. Mhm. Także mi się podoba. To znaczy nie zapach, ale podoba mi się
Ogólnie fajnie, bo jest inaczej, piękne. Jest zupełnie tak. Inaczej. Zaraz to wrócisz i pokażesz, ale no... Ale jeżeli chodzi o zostanie tutaj na wakacje, ja nie widziałem jeszcze tutaj białego człowieka. Powiem wam szczerze, nie ma. Na plaży? Nie ma. Hotele są, ale w hotelach tak, ale znaczy wszyscy chodzą do nas. Mówi. Wszyscy chodzą do nas. Cześć piękna! Bela! Kurde, do Beli musimy iść jeszcze. Ona nam żyć nie da. Jeszcze, bez okularów ani róż. Tak, okulary to jest pierwsza rzecz, którą musicie tu mieć. Nie no da się... Zobaczcie na mnie, czekaj. Spróbuję. Bez okularów? Spróbuję. Wszystkie wasze zdjęcia będą takie. Zmarszczki wasze będą właśnie takie. No, żartuję o zmarszczkach, ale... Oła! Bez okularów tutaj to się boli, nie da żyć. To normalnie boli. Ten piasek jest tak biały, że to aż boli, jak on odbija, wiecie, od słońca po oczach. I kupujcie okulary dobrej jakości z filtrami, bo inaczej tu się nie da przeżyć. Dobra, moi drodzy, jesteśmy znowu Mama Mia. Doszliśmy, jakimś cudem doszliśmy? Jem pizzę. Radosław je Sim Francis, to jest $14, a ja jem, moi mili diabole, tomato mozzarella and spicy salami, $10. Te pizze są ogromne i powinniśmy wziąć jedną na pół, prawda? A nie dwie, to jest za duże. Ale to jest najdroższy lokal, w którym byliśmy. Tak myślisz? Mhm. A jeszcze mało tego, wzięłam sałatkę, bo chcemy się tak zielonego, także zajadamy się.